Cześć widzu, witam Cię ponownie na moim kanale, bardzo serdecznie, jeżeli możesz to zostaw lajka, bo jak nie to spadnie Ci tarcza z zamka. Słuchajcie, dzisiaj wpadłem na pomysł, że nagram, 3 godziny temu już powinien być, teraz turniej walki na kopie. Powinien już się zacząć, zaraz poczekamy. Co warto wiedzieć? Walka na kopie. Turnieje carskie, to tutaj mamy różne turnieje. Takie jak walka na kopie, carskie ambicje, tutaj takie warownie się pokazują. Carskie przygody, no to przygody. Tutaj artefakty się zbiera. Tutaj starcia. I tutaj opróżnienie pola zasobów. O co w ogóle? O, jest, szybko. Tutaj panowie, trzeba teraz walczyć o dobre miejsce. I już trochę za późno. Tutaj sobie od razu weźmiemy. Wojsko T5 uczników. Ja dzisiaj nie zamierzam fajnie by było wygrać, ale mi się nie uda. Zobaczcie, tutaj uderzyłem i wchodząc tutaj mam jeden awans i to są moje statystyki tutaj, czy jak to się mówi. Sobie wybieramy co tak jakby chcemy, bierzemy krytyczne. Bo jak raz uderzę, to spokój będzie. I teraz trzeba tutaj minutę, tutaj chyba 2 minuty poczekać na kolejną tak jakby walkę. No oczywiście tutaj możemy sobie zobaczyć, że tutaj mamy gwarantowaną celność. I tutaj 2 losowe do wyboru. Możemy sobie wybrać innego. Tutaj krytyczne chyba. I co innego z losowego. Także można sobie patrzeć i czasami jest tak, że coś nam jest potrzebne. O, na przykład tutaj, jeżeli zdrowie by nam wypadło, by było fajnie. Przynajmniej ja tak uważam. I chwila, jeszcze minuta. To może tak na biegu powiem, o co tutaj chodzi. W ogóle cały turniej. Patrzymy sobie tutaj. W ogóle mamy kamienie milowe i tutaj dają nam punkty za zdobywanie punkty. Zadają nam punkty, za które możemy kupywać. Tutaj macie punkty. Więcej niż 30 tysięcy się nie da. No i najlepsza nagroda, no to tutaj proszę. Gracze o to się biją przeważnie. No ale jeżeli ktoś tam ma czas i tak dalej, no to można sobie popatrzeć. Tutaj stoper to jest, zobaczcie, kawałeczki okręgów. Też jest bardzo fajne. No to to jest plichta, jak to się mówi. Że nic fajnego. No, gra mi się zacięła. To z normalnych starć można dostać, także to nie interesuje. Tutaj do ulepszenia, ale 5 sztuk. Plany architektoniczne, 10 sztuk. No i wiadomo, można golda, tutaj losy na loterię, to jeszcze jest ciekawe. Klasy czempiona. Może ja sobie wymienię, jak coś zdobędziemy. Dobra, wróćmy do siebie. Uderzmy sobie. Jeszcze raz. Taktyka, wszystko tutaj ustawione. Uderzamy. Tak, i od razu tutaj mamy raport. Możemy sobie obejrzeć, jak uderzamy. To jest na razie tam młodzieżówka, jak to mówią. Nawet mnie tam nie dotykają. Ale później zaraz zaczną się schody. Dobra. I teraz wchodzimy na walkę. I tutaj sobie wybierzamy. Załóżmy tutaj. Bierzemy wyzwanie. I walczymy tak jakby.
No i tutaj my, on, nam, co się dzieje, tutaj można pominąć, wygrywasz. I zyskujemy 12 punktów. 12 punktów. O, nie ma jeszcze, to po jakimś czasie chyba, ale na początku. No i jedziemy jeszcze raz. Atakujemy. Proszę bardzo. Znowu punktów nie rozdaliśmy za tamto. Awans. Dajemy sobie zdrowie. Drugi awans, atak. I jedziemy od nowa. Tutaj mamy, czekamy na regenerację. Tutaj jakiś gracz maczetę. Mój kolega już ma konia. Bardzo będzie ciężko z nim wygrać prawdopodobnie. Tutaj sirkucy. Tutaj saki. No, próbujemy. Pomij. Porażka. Zyskujemy 5 punktów. No, jeszcze raz ćwiczyć, ćwiczyć. Dobra, atakujemy. Zapomniałem właśnie, że od razu mogliśmy zaatakować tutaj. Awans. Celność. Ważna jest celność. Tutaj regeneracja. Ogólnie to można sobie tutaj przeczytać wszystko, o co tutaj chodzi. Że jeżeli król otworzy turniej, no to jest 4 godziny przygotowania, żeby wszyscy byli przygotowani. Później 4 godziny się bijemy. No i później po 4 godzinach stoi to i już nie ma tak jakby walki na kopie. Nic się nie pokazuje. No i 4 godziny regeneracji i można kolejny turniej. No i w turnieju można zrobić walki na kopie, carskie ambicje. Tutaj walki na kopie to właśnie te uderzenia, co my teraz robimy. Carskie ambicje to takie warownie się pokazują i trzeba je okupywać. I jeżeli im dłużej okupujesz, tym więcej punktów zdobywasz. One co chwilę tam znikają, pojawiają się nowe. Carskie przygody, no to wiadomo, przygody. Błogosławieństwo, czyli pojawiają się cesarskie artefakty. Zaliczanie starć światowych i tutaj zbieranie zasobów. Wróćmy na chwilę, żeby przyatakować. Pomijmy. Porażka. No właśnie tutaj trzeba, od razu wam powiem, że tutaj na maksa wszystko, jakieś premie swoje trzeba zrobić i nie ma co czekać, tak jak ja na przykład, że gdzieś tam poszedłem czy coś. Tak teraz opowiadam, bo chwilę się, aby człowiek ociągnie i już punkty nie będą tak jak napływać. Już będą gracze lepsi, także tutaj trzeba 100% fokus, skupić się na tej grze i atakować, nie patrzeć na nic innego. Tak, no i tutaj walki na kopie pisze, że właśnie mamy 4 rycerzy walczących na kopie. Nie będę z tymi graczami. Musimy ich pokonać po to, żeby posiadać własne statystyki. No i później będziemy już z innymi graczami. No i tutaj, że tam oni są oddaleni od -2. To już wam pokazuję. No i tutaj, co można tam zdobyć za każdą rundę. Właśnie są te celowanie, unik, krytyczne, blok, odporność, zadawanie obrażeń. Koniec, zakończenie pojedynku, walki, o to jest bardzo dobre. I tutaj od razu macie właśnie, tutaj macie tak jakby, patrzcie, ja mam 6 level, tutaj jest 7, że jeden więcej, tutaj -2, tutaj +2, no i tutaj właśnie to jest to. Pomija i tutaj akurat wygrywamy, no i dobra. No i tutaj, i tu mamy gwarantowany. Widzicie, jeszcze raz gwarantowany. Gwarantowany, a tam to losowe jest. Ja będę atakował jeden. Po prostu, no coś tam będziemy zerkać, bo czasami są tak jakby te przedmioty. No i tutaj mamy podstawowe to i atak. No i tutaj mamy swoje statystyki. I znowu czekamy na regenerację 20 minut. No to jeszcze poczytamy, o czym tak piszą tutaj.
Tak. No i tutaj właśnie reszta. Atak, odporność, celność, unik. Tutaj wszystko jest rozpisane. Maksymalna szansa na pomyślny unik to 75%. No i to można się, że tak powiem, podnosić swoje. No i tutaj osprzęt jest. Też warto zbierać. Kiedy gracz otrzymuje tytuł, wiąże się z tym, że masz zdolność, to są tryby. No, to już nic ciekawego. Także na takiej zasadzie to wygląda. Wygrywamy 9 punktów. Widzicie, na razie mało się zdobywa. O, widzicie, i tutaj już mamy losowy. Wchodzimy w awans. No i bierzemy sobie rękawice. Widzicie tutaj, jak już nam wyskoczyło. I tutaj są gracze po prostu, którzy już mają taki level 12. To jest 4 levele więcej ode mnie. Czyli nie spali, nie spali. A ja na początku wam pokazałem, że tu trzeba czekać, a zapomniałem, że od razu potem trzeba atakować tutaj. 10 minut. Bardzo długo. No ogólnie 4 godziny można się tłuc, żeby coś tam zdobyć. Ale bardzo długo te początkowe punkty nawet się zdobywa. Ogólnie nigdy tych środkowych zawsze o to atakuje. Ale dzisiaj, że tak powiem, chyba nie ma sensu. Bo gdzieś tam się ociągałem. I znowu awans. Krytyczny. Lepiej raz uderzyć, a porządnie, niż się obawiać. No i ogólnie tutaj, jak nam doda tych punktów więcej, to zdobędziemy sobie te punkty, za które się kupuje. Widzicie, tu ja mam na razie 55 na 30 tysięcy. Także bardzo mało. Dawajcie tego. O, jeszcze regeneracja. To jest ciekawe. Ogólnie powiem wam jeszcze fajną rzecz, że później, jak to już będzie, a zaraz może dojdziemy jakiś tam wysoki level, można sobie próbować różne warianty na atak, bo tutaj wojsko wam nie ginie. Zobaczcie, że już i a jeszcze nie, jeszcze nie. Że już coraz gorzej mi idzie. Już nie jest to tacy łatwiej. Zaraz będą problemy. Ma przewagę dużo. Tutaj koń musi mu się potknąć właśnie, żebym wygrał. Najlepiej, jak takie turnieje z rana są, gdzie graczy jeszcze dużo nie ma, wtedy można sobie łatwo. Czasami, jak rano mi się zdarza grać, to 4 graczy bierze udział. W tym może jednym przez przypadek, więc z kimś sobie się bijesz, jest łatwiej. Jeszcze można sobie tutaj wykupić na 4 godziny premię za 15 tysięcy golda. No, to chyba nic w porównaniu do tego, jakie są nagrody. Nie, 131 punktów, bardzo mało. Bardzo, bardzo mało. No dawajcie. Wygrywamy. Młodzieżówka.
Awans krytyczny. No mnie właśnie to troszkę denerwuje, że tak długo trzeba czekać. Może jakiś obóz sobie zdarzymy. O jest, pyk. Wygrywa. Tylko właśnie 19 punktów to jest dosyć mało na razie. Ale nie przejmujcie się, później na koniec jest bardzo dużo punktów się dostaje. Już nie chcę was kłamać teraz ile. Chyba też nie doczekamy do tego. Bo film będzie za długi. Chciałby tutaj dojść do momentu, gdzie już nie będę mógł tak jakby zwykłymi uczynkami uderzyć i chcę wam pokazać, jak to wygląda, że można się pouczyć różnych taktyk bitewnych. Dziesięć sekund. No i tutaj na przykład już dwa itemki ma. No już będzie ciężej, no tutaj tak samo. Przez przypadek wygram. Ale 72 punkty, widzicie, nawet dla przegrana, także chyba warto nawet tam. Level. Może unik, weźmiemy unik teraz. No to przez 30 sekund zachęcę cię do zostawienia lajka, suba. Napisz komentarz, o czym chciałbyś kolejny film. Zostań ze mną, rozwijajmy się dalej. Komentuj, może ja coś źle robię. Znając życie, na pewno coś źle zrobię, bo cały czas się tutaj nowych rzeczy uczę. Także uczmy się razem. No dawaj mały. O, widzicie, 155 punktów za wygraną. O, to tutaj już coś się zaczyna. Ale do 30 tysięcy bardzo, bardzo długa droga. Mówię, początki są bardzo długie. Później jak już będziecie mieli te punkty tutaj rozdane, już dosyć duży level, to już tutaj te punkty łatwo przychodzą. Szybka piłka wtedy. Ale już głównej nagrody nie ma, bo aby 3 pudełka są. Sprawdźmy jeszcze. Tak, 3. No i tak samo te ubrania są niby dobre, niby nie. Dobre sobie jak się je ulepszy później, wiadomo, do czerwonego, czyli bardzo dużo trzeba wygrywać tego. Pomijmy porażkę, 61 punktów. Tutaj jeszcze możecie sobie robić zwiat. Normalnie tak jak walka. Nie widzicie, co tam stoi i dlatego jest, jaką taktykę zastosować. No, awansu nie zrobiliśmy.
Jakie mamy wydarzenie? Przygody zrobione. O, 260 punktów bez punktu. Warto sobie zobaczyć, zobaczcie, tutaj ma atak, zdrowie, ile celności, podobnie mamy uniku, podobnie mamy krytycznego, ja mam więcej, obrony on ma więcej i chyba to powinienem wygrać, co nie? Zdrowie ma więcej. Ale jak to mówią, najlepszą obroną jest atak. Proszę bardzo. Młodzieżówka. O, proszę. I zobaczcie. Zaczynają się schody. Oglądamy bitwę. Co tu się wydarzyło? Właśnie do tego momentu czekamy. I wpadli na mnie. Dobra, to teraz patrzymy. Nie, zróbmy tak. Robimy zwiad. I widzimy, że tutaj konie i miecze. Konie i miecze. To teraz najłatwiej, tak. Wojownicy, słabość z kawalerią. Czyli musielibyśmy kawalerię. A kawaleria z włócznikami. Spróbujmy zrobić to inaczej. Wejdźmy tak, że włóczników ustalimy. Wyślijmy samych włóczników. A tak. Widzicie, niby siła jest, ale już na samym starcie dostałem tak jakby przez machiny oblężnicze. Widzicie, tutaj się bijemy, tutaj chłoptasie mają chęci na bitwę. To i właśnie tutaj o to mi chodziło, że można sobie sprawdzić taktyki i tym podobne. Oczywiście jak ja bym tutaj bonusy sobie zwiększył, to bym tam wytrzymał, bo przeważnie się wytrzymuje do nie pamiętam którego levela. No weźmy je świecie. Nie świeci, biegnij z nimi. O. Właśnie te machiny jak uderzały na początek, widzicie? Tutaj one zawsze oddawały. A tutaj już jest ich 400. Proszę, proszę. No i tutaj awansik. Mam już dwa przedmioty. Idziemy go zbić na kwaśne jabłko. O nie, jest remis, jest remis. No i dobra, czy uda nam się jeszcze raz? Bez podglądania. Bo czasami tak jest, że znowu za 2-3 levele się pobije. I znowu gdzieś tam, jak to się mówi, trzeba pomyśleć.
No ogólnie ja dzisiaj uderzam, aby to, żeby wam pokazać. Ale zawsze pamiętajcie, tutaj macie, tu jest drugi level. Tutaj ani razu go nie uderzałem, pierwszy poziom. Tutaj drugi poziom. Zanim wy dojdziecie do dużego poziomu tymi wszystkimi czterema, to trochę się zejdzie, prawda? Ja po prostu wyrwałem. O, i już jeden przedmiot mogę kupić. Tu się klika i się kupuje. A kliknę. O, proszę, cyk. Chociaż mogłem poczekać, bo na początku nie kupujcie, to tutaj szybciej sobie zbierzecie te. Chociaż może i tak dadzą te punkty. No i dobra, i jeszcze. A, musimy komuś sprawdzić dupę. Oho, dobra. No i fajne właśnie to jest, że nie traci się wojska. Obejrzyj. Dostaje się tutaj. Tak, świetnie się przegrywa już. Także na tym polega. Później wiadomo, na spokojnie, już jak wszystko ogarniecie sobie, popróbujcie. Nie musicie od razu wygrywać w sumie tego. Wszyscy skupiają się na tym, ale ja i tak często gęsto, na przykład to jest bardzo dobre, te klasy czempiona, bo trzeba to ulepszać. Uważam, że bardzo dobre. Jeżeli ktoś chce zamek sobie, skórkę zmienić, tutaj zasoby, przyspieszenia, coś dla każdego zawsze jest. Dobra, super, dzięki za oglądanie. Pamiętaj, zostaw lajka, bo spadnie ci tarcza zamka, a mi każdy lajk, komentarz czy subskrypcja po prostu pomoże w rozwijaniu się, do dotarcia do większej ilości graczy. Także dzięki, tyle na dziś ode mnie. Do zobaczenia.